My idziemy na rybkę, czekamy na pokój hotelowy, bo myślałam, że jest od 14 i jest od 15, także jeszcze mamy godzinę. Mikołaj już skończył siedzenie w wózku, chociaż się wyspał. I teraz sobie na rączkach, lepsze widoki. Udało nam się kupić pieluchy do pływania. Gdy w Rossmanie nie było i nigdzie nie było, nie było. Dopiero dostaliśmy je w aptece, także fajnie. Wzięliśmy dwa rozmiary, bo nie wiem jakie ostatecznie będą. Można kupić na sztuki, więc fajna sprawa. No, teraz idziemy zjeść, a potem na basen. Dojechaliśmy do drugiego miejsca. Mikołaj zasnął w wózku, ale nie wiem jak długo pośpi. Także idziemy już, odebraliśmy klucze z recepcji. Jesteśmy właściwie od parkingu, bo poszliśmy. Zjechała, już się zamknęła. O, wjeżdżamy do windy. Mamy, Mikiś, idziemy zobaczyć. Chodź. Najważniejszy w tym pokoju jest ten oto widok. O, nie mogę przyjąć teraz. Można? Nie? Nie. Dobra, jest wow. Jak ci podoba? No super. No bliżej się łoża już nie da. No nie. Widziałeś Miki? Jak ci się podoba? Pan się pan jest rozespany troszkę, co? Jest morze? Ładnie? To jest trzeci hotel, w którym jesteśmy. A nasz syn nie interesuje się niczym. Oprócz koszy na śmieci. Zostaw worek. Jezu, już worek wyciągnął. No i. W tym hotelu nie ma nic, do czego można wsadzić paluchy. W ogóle to jest fajna... A nie, widzę jeden kontakt. Ale lampka jest podłączona, więc spokój. Natomiast jak widzi kosz na śmieci, to jest po prostu... najszczęśliwszy mały człowiek. Natomiast pokój jest bardzo malutki. Bardzo malutki, no taki zwykły pokój hotelowy, tylko my jesteśmy po domkach w HT House'ie i tam był metraż 90 metrów, więc Mikołaj biegał, myśmy chodzili, mnóstwo miejsca wszędzie było, dwie łazienki i tak dalej. Natomiast tu jest o wiele mniej miejsca. Widok jest super, tylko ja myślałam, że będą takie wielkie, wiecie, okna. A tu ten też po prostu kwestia HT House'u, gdzie tam wszystko było w oknach. Ale przyjemnie się obudzić będzie rano i zobaczyć morze. Jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy
morza. A najlepsze, słuchajcie, jaka akcja, nie? Bo my to takie buraki trochę jesteśmy. Słuchajcie, wchodzimy, wino stoi. No i my tak mówimy, no super, no taki, wiecie, hotel z prawdziwego zdarzenia, no jeszcze nikt nas winem nie przywitał. My podchodzimy do tego wina jak pies do jeża. Okazuje się, że wino 60 zł płatne w recepcji. Natomiast my chwilę sobie odpoczniemy, ogarniemy się i idziemy chyba na basen, bo jesteśmy po jedzeniu, byliśmy na rybce, tej samej co wczoraj, tej samej co wczoraj zresztą. Przyleciała właśnie mewa po balkonie? No, blisko. O, mewy szczelają w okno. Hata hausie wrona. O, jak blisko! O, to leci. Jak już jechać i wydawać taki hajs, bo tutaj nocleg tutaj nie jest wcale tani. Bo słuchajcie, noc 750 zł za dobę. Halo, halo. No nie wolno samemu do łazienki, tam jest Ziuziu. 750 zł za nocleg z widokiem właśnie na morze. Ale pokój jest taki mały, że w HT House no jest niewiele drożej. Widok jest wow. Tutaj no, mamy ładny widok na morze, ale okno jest małe. Może gdybyśmy nie byli w HT House, który po prostu w każdym aspekcie nam pasował, no to byłoby inaczej. Druga sprawa, z dzieckiem tu jest strasznie mało miejsca. Zobaczcie, to mamy wózek, więc już właściwie nie ma miejsca jak wyjść, trzeba będzie go przejeżdżać tam i z powrotem. Tutaj mamy łóżeczko, więc też zajęło pół pokoju. I właściwie koniec miejsca, no nie, więc dość ciężko mimo wszystko. A w HT House miejsca jest tyle, że wow, no bo mimo wszystko Mikołaj miał nawet, może dziecko może mieć nawet swój pokój, który jest turbo bezpieczny. Powiem, że wiele osób boi się, no bo domki na wodzie i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam szczerze, że nie ma się czego bać, bo byliśmy z małym, przepraszam, ale zdobył kolejny kosz, więc kosze wszędzie są jego. Mega bezpiecznie, mega dużo miejsca, dziecko ma się gdzie bawić, wy macie gdzie odpocząć. A druga rzecz, która jest ultra ważna dla rodzica w HT House, to coś takiego, że normalnie gdy jedziemy do hotelu, mając takie małe dziecko, omija nas mnóstwo atrakcji, bo na przykład dziecko śpi, no i nie jesteśmy w stanie, nie wiem, iść na masaż, czy iść do sauny, bo to znajduje się w całkowicie innym miejscu, z dzieckiem do sauny nie pójdziemy, razem ktoś jeden musi zostać z dzieckiem w pokoju, a drugi iść, potem się wymienia, za to mało, no dla mnie mało fajne, no nie? Tak samo jeżeli chodzi o jakieś kąpiele w jacuzzi, no to rzadko kiedy w hotelach jest wanna, żeby można było sobie w tej wannie poleżeć. Natomiast tam wszystko macie na miejscu, widzicie dziecko, jesteście obok dziecka, a przy okazji korzystacie ze wszystkich atrakcji, jakie są. Cały domek jest tak zabezpieczony, że dziecko nie ma szans, aby wyjść, bo nawet okno tarasowe, które tam jest, jest zamykane na kluczyk. Także absolutnie dziecko sobie nie jest w stanie otworzyć, bo kluczyk macie na przykład tylko i wyłącznie wy. Mieliśmy zostawać dwie noce, ale zostajemy jedną. Stwierdziliśmy, że na jutro szukamy sobie czegoś w połowie Polski i jedziemy z powrotem powoli do domu, bo najgorsza rzecz. Ja naprawdę nie jestem osobą, która jest taka roszczeniowa i wiecie, ja nienawidzę narzekać. Natomiast wszystko byłoby spoko, no bo wielkość pokoju hotelowego jak pokój hotelowy, no wszystko ok, czyściutko, jest pięknie, pachnąco. Widać, że to nowe, bardzo minimalistyczne, no natomiast ściany są jak z tektury. Ktoś tu przychodzi, jakieś dzieci biegły chyba, coś tam się śmiały, przechodziły przez korytarz, no jakbyśmy mieli drzwi otwarte. I po prostu tak wszystko słychać, co ludzie między sobą rozmawiają, no za przeproszenie nie można sobie pierdnąć, no bo będzie słyszał ktoś w drugim pokoju. Także to trochę takie dla mnie dziwne. Chcąc nie chcąc słyszałam o wszystkim tym, jak radził mąż żonie, że się może tutaj opalać topless, bo nikt nie będzie widział, nie? Więc nie chciałam tego słyszeć, naprawdę nie chciałam tego słyszeć, ale tak słyszałam, więc tak to wygląda. I co? No idziemy na basen, zobaczymy jak będzie, jest tu też jakiś pokój zabaw, więc zrobimy Mikiemu takie popołudnie, zbieramy się i trzymajcie kciuki, bo pierwszy raz będę zakładała strój kąpielowy, nie mam pojęcia jak leży. Zamówiłam w Shainie i tyle. No, no dobra, pokój jak pokój, nie będziemy narzekać, ja nienawidzę narzekać, natomiast chciałam wam powiedzieć, Krzyś mi świadkiem, że ja myślałam, jak się jedzie, ma się pokój nad samym morzem, że po prostu nic nie będzie słychać, jak wychodzisz na balkon, że ten dźwięk poleci w piździec tam gdzieś, normalnie, ewentualnie Titanic go gdzieś tam na środku morza. No, ale co ci?
no tęsi się ten głos, jest odwrotnie. On w ogóle się nie roznosi. Żadnego echa, nic. On zostaje właściwie w moich ustach. Z moich ust nie wychodzi. To jest mój trzeba. No, to chciałam powiedzieć. Prawda? Prawda. No. Idziemy na basen. Ja się wodę. Martuś się będzie pić wodę, więc zobaczmy, jak Marta pije wodę. No super. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak Marta pije wodę. No kochanie. Idziemy na basen. Mikołaj ma swój własny szlafrok. Ale to jest jak munkatur. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Miki, yeah! Wyglądasz jak Jedi. Jedi. Zrobimy ci w twoim pokoju pokój zabaw. Po tych wakacjach to jest pewne. Aha. Takie wielkie klocki tam będą. Robimy dużo różnych zabawek, które będą kolorowe. Tak. Dziwne. No i patrz, ja już mam pomysł na schody i schowanie tego wszystkiego. Przepraszam. Jestem w hotelu i wyszukuję smaczków. Już jeszcze zachód, to jeszcze chyba godzina. Tak to wygląda. Czy gdybyśmy byli sami, na pewno byśmy tutaj spędzili dużo czasu. Super sprawa. Mega ładnie, mega przyjemnie. W ogóle tutaj można się poopalać, no nie? Mhm. No nikt ci tu słońce nie zasłoni. Żadnym parawanem. Cały czas był spokój, spał jak kamień. Tak dzisiaj... Myśleliśmy, że zaśnie, zaczął chrapać i w ogóle obudził się, jest taki marudny, dlatego stwierdziliśmy, że wyjdziemy i może zaśnie tutaj. No ale ziewam już. No miejsce piękne. Tak, tu jest fajnie. Warto sobie zerknąć, znaczy warto mieć okazję być w takim tak, miejscu. Tak, jedną noc sobie wziąć. Tak, dokładnie. Żeby poczuć, jak to jest, ale widok tu jest niesamowity stąd. Tak. Jak ci podobało na tarasie widokowym? Zajebiście, spędziłam tam z godzinę albo dwie. Sącząc drinka za drinkiem. Zamówię sobie do pokoju, bo dzisiaj mój czas. Słuchajcie, dotarła mi zupa tajska, bo w końcu się na nią zdecydowałam, już większość zjadłam. Ale chciałam wam pokazać. Mikołaj właśnie wyszedł z łóżeczka. Dalej nie ma zamiaru spać. Jest godzina 21.34, dzieci nie ma zamiaru spać. Znaczy ma zamiar spać, bo bardzo się nerwuje. Natomiast mój mąż poszedł sobie po kebaba. Pyszna ta zupa tajska. Piekielnie ostra, ale ja lubię ostre rzeczy. Także mega smaczna. Trochę mało. Mogłaby być więcej. Ale bardzo dobra. Kosztowała 28 zł. I mogłoby jej być więcej, bo jest taka pyszna. Mam nadzieję, że tym najem, chociaż pewnie i tak ugryzę kepsa od mojego męża. A on będzie mówił mi, że przecież mógłbym ci wziąć. Słuchajcie, zamówiłam sobie drinka, czeka aż Krzyś wróci. I nazywa się to Sex on the Beach. I ja już rozumiem, dlaczego on się tak nazywa. Zobaczcie na kolory drinka. I teraz pokażę wam kolory nad morzem o zachodzie słońca. Teraz już trochę ciemniej jest, natomiast chwilę temu drink miał idealnie ten sam kolor, co właśnie zachód słońca nad morzem, także nie ma za co. Wszystko okazuje się jasne. Wszystko.
jedziemy już dalej w samochodzie. Właściwie jedziemy już od 2 godzin. No, Mikołaj... Przyznałaś się tam? Tak, chyba tak. Chyba tak. Czy się pożegnam? Zmieniamy lokalizację, jedziemy dalej. Mikołaj się teraz obudził. Za parę kilometrów mamy stację, więc kupimy sobie jakąś kawę. I jedziemy w ogóle... Mój brat będzie mega się śmiał, ale jedziemy na glamping, słuchajcie, glamping. Okej, jesteśmy gdzieś w świecie i dojeżdżamy powoli i pada mi bateria, o nie. Dojechaliśmy do glampingu. Tak, teraz wam pokażę, jak to wygląda, bo wygląda obiecująco w lesie jakby. Tu nie mamy pojęcia, gdzie się udać do recepcji, ale zaraz znajdziemy. Mam nadzieję, że będziesz kochał. Tam są te... Jakiś domek tutaj w ogóle jest też fajny. Tam są te glampingi chyba. Albo glamping jeden. Mam nadzieję, że jest ich więcej. Jak tu ładnie zarośnięte to. No mega. W ogóle bardzo klimatyczne no. Miejsce. Aż dziwne, że to tak znalazłaś, wiesz. Tak, z no. przypadku. Tak. Ale zarośnięte. Ale jakie liście. No, patrzcie, jak moja ręka. Ale to jest też chyba taki moment, wiesz, że to już tak wygląda. Tak. Bo... Czadersko. No. A tu jest jakaś restauracja też. Czadersko, jak tu jest ładnie. Chyba tu zostaniemy może trochę dłużej. Lenin. Zielono, to co kocham po prostu. No. No jest stacja ładowania samochodów elektrycznych. No mega. Czapka jego. Tutaj. Okej. My tu schładzamy, bo na razie mega ciepło. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja was oprowadzę tym razem, bo poprzednio to tak po macoszemu zrobiłam. Natomiast tutaj jest po czym oprowadzać. Okej, pierwsze to mamy tutaj taki salon. Mamy... W ogóle wszystko jest w namiocie, jak widzicie. O, tak to wygląda. Tam jest olbrzymie okno, ale na razie jest zasłonięte, żeby wychłodzić po prostu tutaj domek. Tutaj mamy taką huśtaweczkę w całym namiocie. Tam jest przywieszona. Mamy stół, więc super. O, jak fajnie, jak wieje mocno, schłodziła się klima. Tutaj mamy stół, krzesła, wszystko jest, wiecie, w takim klimacie mega stół, w ogóle przepiękny stół. Chciałam okrągły stół do salonu i się nad tym teraz grubo zastanawiam. Tutaj mamy oczywiście taki narożnik. Dostaliśmy łóżeczko. Jeszcze zapytam, czy jest może krzesełko do karmienia, bo byłoby super. Mega stolik, to taki stolik też chciałam, bo to jest w ogóle styl boho, wiecie, że ja kocham boho. Odkryłam sobie delikatnie. Tam mamy las, więc będzie super, tylko jest mega ciepło, powiem wam. Okej, idziemy dalej. Tutaj mamy cały aneks kuchenny. Tak. Więc czad, są kieliszki, zrobimy sobie... Och, jest nawet mikrofalówka, no sztos, po prostu rewelacja. Tam jest komplet kieliszków. Co my tu jeszcze mamy w środku? O, tutaj mamy kolejny... O, będzie tutaj pina colada dzisiaj. Wszystko, całe wyposażenie kuchni, więc rewelacja. O, nawet nasza miejska zika jest. Zobaczymy, co tutaj jest. Od razu przeszperam. Nawet jest mini zmywarka. No tutaj można po prostu spędzić kupę czasu. Mamy kosz na śmieci. I pewnie... O, jest też lodówka. Z wyposażeniem mamy tutaj wodę, coś do picia, więc też fajnie. Mamy tutaj też łazienkę. Z prysznicem. Mega fajna ta łazienka. Oczywiście są wszystkie ręczniki, jest suszarka. Mega ładnie to jest. Ja zamknę teraz tutaj i wyjdziemy sobie na zewnątrz. Bo jest tutaj bardzo ciepło. Ale zobaczcie, w jakim malowniczym miejscu to jest w ogóle. Krzyś pojechał po samochód, poszedł chyba z Mikołajem po samochód. Zobaczymy zaraz, bo można sobie tutaj autem podjechać. Więc super sprawa. Żeby mieć po prostu blisko, no nie? Żeby nie trzeba było z walizami chodzić, tylko... Już tutaj. O, tam jest, widzę Krzysia z daleka, więc idziemy tam do niego. Widzę machające, dyndające stópki, więc to mój synuś. Jak tam chłopaki? Dobrze? Myślę, że to będzie kilka tych glampingów. Co? Jedynymi w glampingu. Jesteśmy jedynymi w glampingu. No i mówię, że taki dywan jest super. Takie krzesła są super. Wszystko mi się tu podoba. Kocham styl boho. Uuu, styl boho! Co mam co taki może zrobić? Mikołaj, jak myślisz, mama zrobi taki stolik? Ach. A tam są co to jest? Bębenki? To są pufy.
Wygląda jak bęben. Młody sprawdzał. Aha. Jakby on tutaj już nie sprawdził. Ale jemu się za każdym razem podobają dywany, bo wszędzie są takie fluffy dywany puchate, nie? W ogóle mega ładne kolory. Do, Mikołaj po swojemu będzie gadał teraz. Ta zielona sofa i tutaj te bordowe dodatki. Tam są też takie grube koce, jakbyśmy chcieli sobie się osiąść na zewnątrz. Tak? Mhm. Mega są te doniczki, chciałabym bardzo takie. Śmieszne, ale to sztuczne kwiatki tam są. Nie, prawdziwe. Prawdziwe kwiatki. No tak, takie są prawdziwe i one właśnie zawsze robią za fryz. I mamy tutaj świecę, zaraz sobie odpalimy świecę, więc będzie, mamy chustawkę. I tam na górze jest do spania sypialnia. No ale można też spać tutaj na dole, zobaczymy gdzie będziemy spać, bo okazało się, że jest nowe Stranger Things. Więc może zarwiemy nockę. Apsa. Masz bochopów. Jak tam Mikołaj się siedzi? Wygodne? Opowiedz nam. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Mamy tutaj Monię i zaproponowała nam zdjęcia. Także to będzie nasza w sumie, znaczy już jest w trakcie. Pierwsza nasza, to tak ci teraz oficjalnie powiem, pierwsza taka oficjalna sesja. No to dziękuję bardzo, że się zgodziliście. No także zapraszamy do Moni. Tak, zapraszam. Też tam damy na miarę po prostu na ciebie, więc będziecie mogli sobie zerknąć. Jeżeli ktoś jest z okolic, albo tak jak my całkowicie nie z okolic, ale będzie przejeżdżał, no to wpadajcie. My zabieramy się za zdjęcia, a potem planujemy kawę. Tak. Zapraszamy cię na kawę. Zdjęcia będziemy już mieli, załóżmy tak, przed publikacją odcinka, to je tutaj wam dodajemy, tak żeby możecie sobie od razu przeglądać, zobaczyć jak to wygląda. Dobra, to szukamy tutaj miejsca, gdzie będziemy focić, ponieważ czas mamy, chociaż nie zapyszając. On się bawi, dobrze. Dobrze idzie. Okay, jest dobrze, idzie. Jest dobrze. Dobra, ja myślę, że zrobimy kilka zdjęć tutaj, ale również przy tym świetle, że... W ogóle jaka panika dzisiaj rano, bo ja spałam na górze, Krzyś spał tutaj na sofie i tutaj był Miki, no nie? On się nam w ogóle obudził o 3 rano, więc potem zasnął o 5, stąd ten nasz poślizg. Ale najlepsze, ja schodzę z łóżka, taka rozespana, bo już była chyba 6:40, myślę, że się zaczęła zbierać, bo się umówiliśmy. Schodzę z łóżka, tu koniec, no nie? I idę dookoła tego domku, patrzę, bo myśmy go tam mieli postawionego, żeby nie miał światła żadnego ani telewizora. Tam był postawiony, patrzę, nie ma dziecka, no nie? Nie ma końca z dzieckiem. No kurwa, wynieśli mi koniec z dzieckiem, no nie? Chodzę, jedno kółko zrobiłam, przechodzę, jeszcze tak, żeby przekroczyć ten koniec, robię drugie kółko. Za trzecim kółkiem powiedział, że on tutaj śpi. Że go jeszcze nie obudziłam, jak ja, bo tutaj, wiesz, tak trochę słychać, jak się chodzi. A ja w takiej panice robię kółka dookoła domku i nie widzę własnego dziecka. A on śpi, najlepsze, chrapią sobie w dwójkę tutaj i zadowoleni. Nie? Jesteśmy po. Jakieś zdjęcia mam nadzieję, że wyjdą. O tak, na pewno. może na jakimś jednym, dwóch nie zrobiliśmy swoich głupich min. Także trzymamy za to kciuki. I co? My jedziemy dalej. Chcielibyśmy bardzo pozdrowić tutaj, przepraszam, nie do ciebie, przepraszam, ale do mamy Moniki, mamy Mileny, mega fajterka, trzymamy kciuki za wszystko u was, żeby wszystko było dobrze. I co, całujemy. Nie widzieliśmy się osobiście, ale chociaż w ten sposób wyściska Monia od nas. Dobra, to my lecimy. No i co? Do zobaczyska. Taki drift. Taksówką. To jest ten film, taksi po prostu było. Tam policja jest, wszystko sprawdza, nie? Pod Jezusem w ogóle, pod Jezusem to robił. Widzę tam, gdzie on jest, tu jest. Widać to? Jest, widać. Tu zaraz pod... Dobrze, jak będzie jakiś sekret? Bo chcę kawę.
mała kawa, pyszna kawa, ale mała kawa. Za małe te kawy robią, zdecydowanie. Na moje standardy i mój żołądek, wielkość, ilość wypijanej kawy to jest za mało.